Maciej Zubek, witam Państwa i zapraszam na rozmowę z Patrykiem Wronką. Patrykiem Wronką, hokeistą, który po 7 długich latach wraca do Nowego Targu. Witaj, Patryk. Witam. Patryk, szok. To chyba takie najlepsze określenie reakcji kibiców na informację o tym, że wracasz do Podhala, wracasz do Szarotek, bo kilka tygodni temu, gdyby ktoś coś takiego zasugerował, no to pewnie traktowano by to w kategorii dobrego żartu. Zdradź troszkę tego, jak wyglądały te ostatnie tygodnie, jak się w ogóle pojawił temat i kiedy on się stał realny, temat Twojego powrotu do Podhala. Znaczy, tak naprawdę półtora miesiąca temu sam bym nie pomyślał, że tutaj się znajdę. Gdzieś tam w tej Krakowie zaczęła się zmieniać drużyna, wszyscy zaczęli odchodzić i już tam dostawałem sygnały z różnych klubów, że czy może ja przyjdę, czy będę odchodził, czy zostaję. Gdzieś tam cały czas nad tym się zastanawiałem, w końcu zadzwonili z Nowego Targu. Niedługo to trwało tak naprawdę. Pani prezes aktualna była bardzo konkretna, szybko dogadaliśmy się. Na pewno z mojej strony chęć powrotu do domu była też wielka, więc bardzo się cieszę, że jestem znowu w Podhalu. A taka Twoja pierwsza reakcja na telefon z Nowego Targu to też było takie niedowierzanie? Znaczy, na początku tak, bo nie ukrywam, że gdzieś tam przed każdym sezonem zawsze rozmawiałem z zarządem z Nowego Targu. Też wiadomo, jestem stąd, z sentymentu, z szacunku, jak dzwonili, zawsze rozmawialiśmy. No, ale gdzieś tam zawsze się to kończyło, że skończyło się na rozmowach, nic z tego nie będzie, a teraz naprawdę to wyglądało konkretnie, no i jestem. No właśnie, z jakimi nadziejami wracasz do Podhala? Czego Ty oczekujesz od tego zbliżającego się sezonu? No, na pewno chciałbym, żeby ten hokej tutaj się odbudował, tak? Bo kibice tu na pewno na to zasługują. Przyszedłem ja, przyszedł Kapi, jest tam Majki Szczechura, gdzieś tam jeszcze dochodzą chłopaki, więc no, chcielibyśmy, żeby to Podhale w końcu też liczyło się po tych paru latach. Nie mówię, że tu będzie mistrz Polski od razu, ale żebyśmy walczyli z tymi lepszymi, jest dużo młodych chłopaków, więc myślę, że naszym też doświadczeniem tym młodym chłopakom dużo pokażemy i ta drużyna naprawdę będzie fajna, solidna i nauczy się takiego wygrywania, mam nadzieję. No właśnie, powiedz mi, bo powrót wychowanka, zwłaszcza takiego, który gdzieś tam grał przez lata w przeciwnych klubach, w przeciwnych barwach, no wywołuje różne reakcje kibiców danego zespołu. Teraz, jak się wczytamy w internet, w głosy kibiców, to tutaj Twój powrót jest bardzo pozytywny. Czy Ty jesteś zaskoczony właśnie takim pozytywnym odbiorem, czy w ogóle, nie wiem, byłeś ciekaw, jak kibice zareagują na informacje o Twoim powrocie? Znaczy, na pewno byłem ciekaw. No, też dostaję gdzieś tam wiadomości takie bardzo pozytywne, więc jest to miłe. Czego się spodziewałem, tak naprawdę nie myślałem zupełnie o tym, czy ktoś będzie za, czy przeciw. Tutaj z klubem się dogadałem, to było dla mnie najważniejsze, żeby moja rodzina to zaakceptowała, żeby wszyscy wokół mnie, przyjaciele byli zadowoleni i to było dla mnie najważniejsze. Bolało serce, jak tak z boku patrzyłeś na to, co się ostatnimi laty działo w Podhalu? Na pewno, no, też przez pryzmat tego, że w tej drużynie mimo wszystko mam dobrych kolegów i widziałem też, jak to wygląda, więc na pewno gdzieś tam troszkę bolało. Ciężko było tak tonować emocje, radość po tym, jak strzelało się gole Podhalu w innych barwach? Na pewno. No. To jest hokej, tak? Są emocje, strzelasz gole i czasami odruchowo gdzieś podniesiesz ręce, ale starałem się zawsze tłumić w sobie tą radość, bo też mam wielki szacunek do tego klubu, od dziecka się tu wychowałem, więc gdzieś tam starałem się to tłumić. No właśnie, pomówmy o tym, co się działo przez te 7 lat, bo tyle minęło, odkąd wyjechałeś z Nowego Targu. Pamiętam naszą ostatnią rozmowę, nie wiem, czy Ty pamiętasz, to było tuż przed wjazdem do Orli Znojmo. Tak, na Orliku tam. Tak jest, wtedy wiązałeś duże emocje z tym wyjazdem. Skończyło się na roku, potem był powrót do Polski, ponowny wyjazd do Anglii, potem zahaczyłeś o Francję, powrót do Polski, GKS Katowice, no i Krakowia. No jednym zdaniem działo się w Twojej karierze przez te 7 lat. Teraz z perspektywy tego czasu, jak Ty ocenisz te 7 lat, jesteś zadowolony z tego czasu? Znaczy, na pewno to, że miałem takie możliwości zobaczyć tyle miejsc, poznać tyle ludzi, nabrać też takiego doświadczenia, poznać też kulturę innych lig troszkę, to na pewno jest to pozytywne, tak? No, jasne, że chciałoby się grać w najlepszych ligach europejskich, no niestety nie udało się, ale wycisnąłem z tego, gdzie byłem, myślę, bardzo dużo i to teraz procentuję, tak? Bo myślę, że powrót do Polski i też wróciłem na dobrym poziomie do naszej ligi i na pewno to doświadczenie, które zebrałem za granicami czy w innych zespołach, bo tak samo przewijali się ci trenerzy, więc od każdego coś wyniosłem.
Ja uważam to na plus wszystko. Ale mogę tylko przypuszczać, że ty zakładałeś jednak dłuższy pobyt za granicą. Taki był pewnie plan. No. Jakbyś tak krótko podsumował ten czas spędzony w Znojmo i potem w Anglii, we Francji. Znaczy w tym Znojmo myślę, że no tam byłem młody, tak? Miałem 19 lat, jak pojechałem. Wiedziałem, że nie będę grał nie wiadomo ile. Chciałem się tego doświadczenia troszkę nauczyć, tego szybszego hokeja. Więc po tym nie byłem taki, że a kurde, nie udało się, bo wiedziałem, że jeszcze mam czas, że jeszcze może wszystko nadejść. No później ten Belfast, myślę, że ten początek w Belfastie był super, dużo gry, wszystkiego. Później troszkę mniej grania, jednak... Na Belfaście zasmakowałeś Ligi Mistrzów, tak? Tak, no w Znojmo też, tak. Mhm. Znojmo Ligę Mistrzów, w Belfaście Ligę Mistrzów i ten początek był naprawdę fajny. Później gdzieś tam w lidze nam troszkę słabiej szło, zaczęli przychodzić nowi zawodnicy, troszkę mniej grania, a jednak ja jestem taki, że chcę grać dużo. We Francji dostałem taką możliwość, żeby pomóc drużynie awansować do playoffów, udało się, to był ten cel. I później tak naprawdę no, wydawało się, że zostanę we Francji, taki był plan, byłem już dogadany z jedną drużyną praktycznie na 95% i niestety wywaliło ten nieszczęsny COVID, gdzie tą ligę zamknęli. No i powrót do Polski, narzeczona zaszła w ciążę i stwierdziliśmy, że już zostajemy. Mhm. A jakiś niedosyt odczuwasz po tych 7 latach, czy generalnie z tego, co osiągnąłeś przez te 7 lat, bo i Mistrzostwo Polskie, i Liga Mistrzów jesteś... Na pewno gdzieś tam człowiek myśli, kurde, może by się udało grać tam czy tam, no, ale nie ma co gdybać, tak? To już jest za mną, cieszę się z tego, co zobaczyłem, co osiągnąłem i tak naprawdę myślę, że jeszcze mam troszkę lat grania i mam nadzieję, że tych sukcesów będzie troszkę więcej. No właśnie, teraz jest nowy targ, teraz jest Polska Liga, to pewnie dla Ciebie jest teraz kluczowe i najważniejsze, ale gdzieś tam jeszcze chciałbyś spróbować sił za granicą? Jakby się pojawiła jakaś fajna oferta, to pewnie, że tak, ale no na ten moment podpisałem tutaj umowę, skupiam się tutaj na pracy, a co będzie w przyszłości, to zobaczymy. Dokładnie, o tych sprawach bieżących, coś już wspomniałeś o nazwiskach, które trafiają do Podhala, patrząc tak z boku na potencjał tego zespołu, no bo tak jak mówisz, wiesz, kto tutaj trafił, znasz tych zawodników, z większością z nich już grałeś. I patrząc na to też, co się dzieje w innych klubach, realnie my jesteśmy w stanie jako Podhale włączyć się w walkę, no nie wiem, o górne miejsca w tabeli? Myślę, że to ciężko powiedzieć na ten moment, że potrzebujemy czasu, tak? Jest dużo nowych chłopaków, dużo młodych nowych chłopaków, że ta drużyna na pewno potrzebuje takiego zgrania, zrozumienia się na lodzie, poza lodem, że ta atmosfera też musi dobrze funkcjonować. No mówię, no tu musimy zobaczyć po paru meczach, czy ta drużyna już jest dojrzała na to, żeby walczyć z tymi topowymi drużynami, bo jednak teraz ta liga jest bardzo wyrównana. Myślę, że te pierwsze 4-5 zespołów na papierze wygląda bardzo mocnie, tak? Mają 4 równe piątki, ale myślę, że u nas w domu będziemy groźni i nie jednemu urwiemy punkty faworytowi. No właśnie. Teraz jeszcze troszkę nawiążmy na koniec o reprezentację, bo no, historyczny powrót do elity z Twoim udziałem. Jak Ty się zapatrujesz na grę z najlepszymi reprezentacjami świata i jak widzisz szansę, żeby zagościć tam dłużej niż jeden rok? No bo nie brakuje takich opinii, że jak długo wchodziliśmy, tak szybko spadniemy, nie? No może tak być, no nie ma się co oszukiwać, że no te reprezentacje, jak spojrzysz dokładnie na papierze, no to gdzieś tam są wyżej od nas i przede wszystkim to doświadczenie elitowe mają dużo większe, tak? Ale pokazaliśmy w tym roku, czy to są Włochy, które grały w elicie, czy nawet te sparingi przed Mistrzostwami Świata z Węgrami, które też tam cały czas są, czy nawet z Angolami, że możemy powalczyć z tymi drużynami, jak z Francją, z Kazachstanem, a gra z tymi lepszymi, jak tam mamy Amerykanów, chyba Szwedów, no to będzie tylko przyjemność. To jest taki deser do tego wszystkiego dla nas, żeby poczuć ten hokej już na najwyższym poziomie, jeszcze jako reprezentacja, więc no, ja myślę, że tylko to są plusy dla nas i nie ma co myśleć, że możemy szybko spaść, tylko trzeba się pokazać z jak najlepszej strony, zrobić wszystko, żeby się tam utrzymać. A dla Ciebie to fajna sprawa, no bo nie każdy zasmakuje gry w elicie. Długo czekaliśmy na to, Wasze pokolenie to osiągnęło, ale to chyba był taki no, najlepszy moment, żeby ten awans wywalczyć. Mówię właśnie o tym pokoleniu tych zawodników. No tak, no bo jak tak spojrzymy, to ci starsi, bardziej doświadczeni, no to też jeszcze długo nie będą grali pewnie w tej reprezentacji, więc dla nich to też na pewno jest super rzecz, że po tylu latach udało się wejść do tej elity, zagrać
i gdzieś to pokolenie też tych właśnie starszych, doświadczonych będzie się kończyć. I no to jest taki, ja mówię, ostatni gwizdek, że mogliśmy to zrobić, bo nie wiadomo, jakie przyjdą czasy, ale mam nadzieję, że ta elita też, całe szkolenie, wszystko, zainteresowanie z innych krajów też będzie większe naszym hokejem i ten poziom pójdzie dużo w górę. Właśnie troszkę powiewa optymizmem i ten Amazon pociągnął za sobą sponsora strategicznego Polskiej Ligi i reprezentacji. Sponsora ma też mieć Podhale, także no, chyba trzeba być optymistą, nie? No dokładnie. Ja akurat jestem człowiekiem, który zawsze patrzy optymistycznie, więc mam nadzieję, że wszystko się ułoży. No, na pewno ten awans elity to jest miła sprawa dla nas, że tyle lat się grało, trenowało od dziecka i teraz możesz właśnie w tej elicie zagrać. Jeszcze na koniec, w poniedziałek, wtorek chyba wychodzicie na lód. Tak, tak, to jest podobno zaplanowane. Jest już taki głód hokeja po tych dwóch miesiącach, bo to dwóch, trzech miesiącach odpoczynku. No, to już się chce grać po tylu latach gry w hokeja? Tak, no chce się, bo jednak gdzieś tam po tym sezonie, jak on się kończy, już po tych mistrzostwach świata jeszcze, bo to dodatkowy miesiąc pracy jest takie już, kurde, no, już by się odpoczęło troszkę, ale później siedzisz w domu te 2-3 tygodnie i chciałbyś wrócić do treningu, więc no jest ten głód, tym bardziej tutaj w domu wyjść na lód to będzie super sprawa, więc ja nie mogę się doczekać, mam nadzieję, że ten poniedziałek, wtorek wyjdziemy na lód już całą drużyną i będzie się to od tego pierwszego dnia na lodzie budowała, no, fajna drużynka. Czyli plan taki jest, żeby w pierwszym meczu w domu przywitać się z kibicami golem, najlepiej zwycięskim? No, fajnie by było, nie ukrywam, ale nie zależy mi na tym, żebym ja szalował, żeby drużyna wygrywała. Wtedy wszyscy będą zadowoleni. Właśnie jeszcze na koniec zapytam, tak mi teraz przyszło do głowy takie pytanie. Czy ty uważasz, że jesteś zawodnikiem innym niż wyjeżdżałeś 7 lat temu? Na pewno bardziej doświadczonym, tak? Ale lepszym? Myślę, że na pewno to doświadczenie sprawiło, że stałem się lepszym zawodnikiem, że w pewnych momentach może, nie chcę tak źle to nazwać, ale nie jeżdżę głupio, tylko wiem, jak się ustawić, no to doświadczenie naprawdę procentuje, daje dużo, dużo na lodzie i myślę, że na ten moment jestem lepszym zawodnikiem. No, także tyle. Patryk, dziękuję za wywiad. Dziękuję. Witam bardzo. Jeszcze raz ponownie w domu. Życzymy powodzenia, no i 20 tytułu. No, byłoby piękne. Dzięki. Dzięki.